Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że to, co Państwu powiem, przyda się i Państwo to wykorzystacie. Ja wiem, że Państwo wszyscy już działacie i te wszystkie zagadnienia są Wam znane. Natomiast chciałam tak w takich punktach troszeczkę dzisiaj opowiedzieć, jak pisać wniosek, o czym pamiętać, o czym nie zapomnieć, gdzie się nie zapędzić, żeby po prostu nie zrobić takiego błędu, który potem naprawdę sama z doświadczenia przyznam się, że po prostu sama się za głowę chwyciłam, no co ja to tam napisałam? Naprawdę, jak się szybko pisze, mamy coś w głowie, jest termin, nas goni, trzeba szybko. Do pisania wniosku trzeba się przygotować i pierwszym takim ważnym aspektem jest, że wniosek to nie jest projekt. Projekt trzeba mieć przemyślany w głowie, trzeba się właśnie do tego pisania przygotować. Oczywiście, że każdy jak ma doświadczenie, to sobie myśli tak, otwieram sobie generator, mam ten pomysł w głowie, piszę sobie, mam tam świetnie pola, pytanie, mam na przykład cele projektu i sobie piszę. No tak to powinno wyglądać, ale w praktyce naprawdę trzeba się do tego przygotować. Wniosek nasz musi być, czy w generatorze, czy na takim papierowym formularzu, napisany bardzo spójnie. Państwo na pewno też tego doświadczyli. Piszemy, mamy świetne, lekkie pióro, pięknie nam to idzie i nagle czytając tą naszą wersję orientujemy się, że tak, na przykład tu mamy, nie wiem, 20 na przykład uczestników, gdzieś tam napisaliśmy, że 30, jeszcze gdzieś tam indziej, że jednak jakaś inna liczba osób. To wszystko naprawdę musi być spójne. Trzeba też pamiętać, że ten wniosek to nie jest to samo co projekt, bo projekt to jest pewna wizja, pewna rzecz do zrobienia. Natomiast ten wniosek musi przemówić z kartki. Więc piszmy tak, żeby ekspert, który otworzy ten nasz wniosek, czy to w generatorze, czy w takiej papierowej wersji, żeby ta kartka do niego przemówiła. Proszę sobie samemu to wyobrazić. Ja Państwu w tej chwili daję kartkę i proszę wywnioskować z niej, o co mi chodzi, prawda? Więc my musimy się też postawić w roli tego eksperta, jak on to będzie czytał, żeby jego porwał ten nasz projekt, żeby on się zachwycił tym i żeby nam wystawił bardzo wysoką notę, prawda? No bo jednak te oceny ekspertów, one dają potem ten wynik, na który tak bardzo czekamy i nieraz się denerwujemy, że jest już po terminie ogłoszenia wyników. No ale naprawdę, podam Państwu przykład, w tym roku w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie wpłynęło na takie zadanie Etnopolska, wpłynęło 2500 wniosków. No więc proszę sobie wyobrazić, nie znam niestety liczby ekspertów, która to oceniała, ale proszę sobie wyobrazić, one były prawie 5 miesięcy oceniane, bo to jest naprawdę bardzo duża liczba. Więc jak ekspert czyta w jednym dniu na przykład 10 ten wniosek, proszę mi wierzyć, że to musi być napisane bardzo dobrze, żeby on nie był zmęczony jakimś laniem wody, jakimiś niespójnymi rzeczami, żeby po prostu przeczytał, aha, świetny pomysł, bardzo dobrze przemyślany budżet, świetnie, odhaczam, daję 100% punktów, prawda? O to chodzi. Co mamy, co jest bardzo ważne, zanim zaczniemy w ogóle myśleć, co chcemy zrobić? Państwo działacie z seniorami, bo głównie na tym dzisiaj, na tej grupie docelowej bazujemy i Państwo wiecie, jakie są potrzeby, ale często mamy taką tendencję do takiego uogólniania. No jak seniorzy, to na pewno potrzebują coś takiego spokojnego, potrzebują coś takiego, żeby nie musieli daleko jechać. No nieprawda, nie możemy uogólniać. Dzisiejszy senior to nie jest ten senior, który był, nie wiem, 15-20 lat temu. Dzisiaj seniorzy tutaj w Bielsku są przykłady, mają pokazy mody, tańczą, świetne jakieś latino tańce, super się dzieją rzeczy. I dlatego musimy się też otworzyć na to. Nie możemy uogólniać. No i teraz skąd my jakby mamy wziąć taki pomysł? No pomysł bierzemy przede wszystkim z obserwacji, co nasza grupa, na przykład jak działamy w jakimś stowarzyszeniu, co ta grupa lubi robić, w czym się dobrze czuje, na co na przykład nie mamy środków.
bo warto też o tym pomyśleć, żeby zapewnić dostęp do jakiejś oferty kulturalnej, która generuje po prostu takie koszty, że no, seniorów po prostu na to nie stać. I co najlepszym sposobem jest po prostu zapytanie tych naszych seniorów, prawda, tych członków, co wy byście chcieli robić, w jakim zakresie, na przykład zumba powiedzmy, chcecie mieć dwa razy w tygodniu taką zumbę, to trzeba przeanalizować, bo to wszystko, co my sobie wymyślimy na tym pierwszym etapie właśnie planowania i zbierania tych informacji, co jest potrzebne, daje nam potem odzwierciedlenie i w harmonogramie działań, i w kosztorysie, a to są bardzo najważniejsze, powiedziałabym, rzeczy w pisaniu takiego wniosku. No i co, przeanalizowaliśmy sobie tą grupę naszą docelową. I jak my na przykład we wniosku zapiszemy takie zdanie, że nasze działania, które planujemy w tym wniosku, w tym zadaniu, w realizacji, oparte są na przykład na zebranych ankietach pośród członków albo na badaniu tej naszej grupy uczestników i mamy na przykład dowody na to, prawda, po prostu mamy ankiety przeprowadzone, to ekspert na pewno da nam bardzo wysoką liczbę punktów, bo to nie jest wniosek, ja sobie wymyśliłam, super, będę sobie tańczyć z seniorami zumbę, tylko ci seniorzy chcą tego, są tych zajęć tanecznych, więc to nie jest taki projekt napisany za biurkiem, wymyślony, ja sobie to wymyśliłam i sobie to zrealizuję, tylko po prostu to jest projekt, który odpowiada na potrzeby. To jest też bardzo ważna rzecz, żeby oprzeć się na tym, już przed chwilą o tym wspomniałam, nasi seniorzy chcą tańczyć, to jest roztańczona, rozśpiewana grupa, więc nie będziemy im proponować zajęć pływackich na basenie, prawda? Oni chcą tańczyć, dlatego to jest też najlepsza jakby droga, żeby mieć fajną grupę zgraną, która będzie chciała uczestniczyć też w tym zadaniu naszym. No bo tak jak mówię, taki projekt napisany zza biurka, ja sobie wymyśliłam i super to jest, mi się to bardzo podoba, ale ja nie mam chętnych na to, bo moi seniorzy wcale nie chcą iść pływać, tylko chcą tańczyć. Więc bardzo ważne i uczulam właśnie, żeby takie zdanie, jeżeli oczywiście mamy te ankiety zebrane, czy nawet takie rozmowy po prostu na zebraniu, co ta grupa nasza docelowa, nasi członkowie chcą robić i w ramach tych działań, jaka też miałaby być ich częstotliwość, i wtedy na tych naszych badaniach, na tych zebranych informacjach budować właśnie ten pomysł nasz. Oczywiście możemy coś od siebie zaproponować dodatkowego, ale to tak jak mówię, jeżeli grupa jest chętna i chce robić coś konkretnego, to warto po prostu pod tą grupę napisać, pod ten pomysł, który jakby znajdzie uznanie tej naszej grupy. Potrzeby mamy i teraz co, jak to ująć w tym naszym opisie? Ten opis projektu, bardzo często też mamy taki skrócony jakiś opis, który najlepiej jest napisać na końcu, dlatego że wtedy już mamy po napisaniu całego projektu, mamy już jakby obraz, co chcemy robić, ile razy na przykład w tygodniu, jakie tam będą elementy składowe, więc ten opis ma być taką wizytówką zadania. Więc jeżeli mamy, uczepię się tych zajęć tanecznych, to trzeba to tak sformułować, żeby ten krótki opis powiedział nam wszystko. Że będą zajęcia cykliczne, będzie uczestniczyło tyle i tyle osób, gdzie się będą odbywać, że na przykład już mamy instruktora, z którym współpracowaliśmy, grupa go lubi, bo to jest też bardzo ważne, żeby po prostu dopasować do tych potrzeb faktycznie naszej grupy docelowej, nasz projekt. W kwestii jeszcze tego opisu, już też to wspomniałam, ten sens musi z naszej tej kartki czy z generatora musi być jasno i dokładnie określone, o co nam chodzi, bo bardzo często staram się też czytać te karty ocen, co też Państwu bardzo zalecam, żeby czytać, jeżeli nam przechodzi jakiś tam wniosek, mamy dofinansowanie na przykład i mamy tam jakąś skalę punktów, to przeczytajmy sobie, dlaczego ta skala jest taka, dlaczego tyle punktów osiągnęliśmy, bo tam są właściwie takie wskazówki, na przykład dlaczego nie mamy tej maksymalnej liczby punktów. Co eksperci, jakby czego im tam zabrakło? No i właśnie, bardzo często pola w generatorach, które nie mają określonej liczby znaków,
są po prostu zalane wodą, bo tak to trzeba nazwać. Ja też bardzo lubię pisać i tak jak słychać, że lubię mówić, to też tak lubię pisać, ale naprawdę trzeba to ograniczyć, bo po pierwsze ten ekspert, jak on ma, nie wiem, 20 wniosków do przeczytania, to naprawdę jak czyta, że w związku z realizacją zadania postanowiliśmy na podstawie ankiet. Nie, prościej, naprawdę. Ja też tak lubię pisać, przyznam się, ale naprawdę ci eksperci nie mają na to czasu. I no to jest wodoleństwo tak zwane, więc piszemy konkretnie, tak żeby ekspert wiedział, będzie uczestniczyło 20 osób, prosto z mostu, nie zdania wielokrotnie złożone i tak jak mówię, opisywanie od wielkiego wybuchu do dzisiaj, nie możemy tak robić, dlatego że no szanujmy po prostu też czas. No i tak jak mówię, często generatory mają ograniczenia znaków i to jest bardzo dobre, bo to nas właśnie ogranicza, że jak chcemy tam konkrety napisać, no to musimy się streszczać. Spójność projektu. To też już wspomniałam, bardzo ważna rzecz. Jeżeli określamy sobie jakąś liczbę beneficjentów, no to trzymajmy się tego, bo to też musi mieć odzwierciedlenie potem, na przykład w budżecie. Nie możemy mieć 30 uczestników, a w budżecie dla 50 obliczone, prawda? Bo na przykład w programie Aktywni Plus finansowanie może być tylko dla osób 60+, więc to naprawdę bardzo ważna rzecz. Spójność. Od początku do końca warto sobie robić taką, jeżeli piszemy od razu w generatorze, taką listę. Konkrety wypisujemy, na przykład tak, 20 osób, dwie wycieczki i po kolei. I potem, jak przejdziemy do następnego okna, możemy spojrzeć sobie na tą naszą listę, żeby nie trzeba było przechodzić gdzieś tam na inną stronę generatora, mieć po prostu takie informacje ważne pod ręką. Bardzo ważnym elementem i w tej chwili te wszystkie projekty, które przynajmniej ja się tak orientuję, mają taki nacisk, powiedziałabym, też na współpracę, na sieciowanie. Bardzo też fajną rzeczą jest włączanie uczestników do działań. Na przykład seniorzy mogą spośród siebie, nie wiem, któraś pani umie szyć na przykład, to ona może również uczyć pozostałych uczestników. To nie musi być tak, że musi być jakiś obcy instruktor. To jest bardzo ważna rzecz, bo to jest taka integracja i żeby włączać osoby, które uczestniczą w zadaniu do jego realizacji. To się też przydaje, jeżeli na przykład mamy zebranie jakiegoś stowarzyszenia, które ma zamiar aplikować o jakieś środki, żeby właśnie uczestnicy zgłosili, na przykład któraś pani, tak jak mówiłam, umie szyć. Druga ma jakiś zrobiony na przykład kurs instruktorski i mogłaby, na przykład Nordic Walkingu, mogłaby po prostu poprowadzić zajęcia. Jest to bardzo dobre, a jeszcze tym bardziej, jeżeli tą integrację poszerzymy o osoby na przykład z dysfunkcjami, co bardzo, bardzo Państwu polecam, ponieważ no jest wśród nas bardzo wiele takich osób, bo dysfunkcje nie muszą być widoczne, ale no one są. Zresztą no u seniorów to naprawdę no w tej chwili, no niestety z wiekiem przychodzą różne schorzenia, no i to już są te dysfunkcje, no tak to jest, ale takie osoby bardzo dobrze się odnajdują, no i bardzo miło jest, jak nie są po prostu gdzieś tam w domu, nie siedzą same, tylko się integrują i działają po prostu z pozostałymi osobami. W kwestii współpracy trzeba by było też na etapie pisania tego wniosku pomyśleć, skąd weźmiemy te środki na wkład własny, bo nie wszystkie projekty są w 100% finansowane. Dlatego warto też zwrócić się do różnych organizacji, do miasta na przykład, do innych fundacji na przykład. Ja też korzystam z różnych fundacji i też zdarzało mi się aplikować i dostałam środki właśnie na wkład własny do innego projektu. Są dedykowane też takie projekty rządowe, no to trzeba troszeczkę poszukać. Są w internecie takie strony, które pokazują cały czas aktualne projekty i są takie konkretne, które przeznaczają środki właśnie na wkłady własne do innych dużych projektów, jeżeli organizacja po prostu nie posiada takich środków. Można sfinansować też na przykład wkład własny z jakichś składek członkowskich. Na przykład znam organizację seniorów, która sobie po prostu po tam jakieś kwoty po 10 zł na przykład zbierali sobie przez jakiś okres czasu, żeby potem sobie po prostu na przykład do wycieczki dopłacić, bo nie było tam 100% finansowania. Także
jak mamy organizację, która działa, znają się te osoby, to na pewno jest szansa jakieś dojść do porozumienia, wymyślić coś i wymyślić po prostu takie miejsce, gdzie można by było zapytać, czy nie pomogą po prostu. Czasem prywatni, nawet przedsiębiorcy potrafią się tam zrzucić i dołożyć, na przykład dla seniorów u nas też tak to działa. O streszczeniu już powiedziałam. Przejdę sobie tutaj do mojej ściągi, ale to nie dlatego, że nie wiem, tylko nie chcę przeoczyć czegoś. Wymogi formalne. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Czasem się zdarzy, pakujemy już kopertę, mamy tam wniosek wydrukowany, mamy wymagane załączniki, no ale okazuje się, że niestety któryś z załączników był niepodpisany albo niepodbity, albo podpisała go osoba niezgodna z reprezentacją, która jest w KRS-ie wpisana. No błąd kardynalny, niestety taki wniosek jest odrzucony jako błędny formalnie, no i niestety w ogóle już nie podlega ocenie przez jedną pieczątkę albo przez jeden podpis, albo jego brak. Także bardzo, bardzo ważne sprawdzić, jakie muszą być załączniki, przez kogo podpisane, w ilu kopiach czasem, bo czasem przesyła się na przykład pierwotną wersję wniosku i jakąś zaktualizowaną. Bardzo ważne rzeczy. Czytajmy również informacje od tych instytucji, które przyznają środki, jakie wymagają dokumenty, bo zawsze taka informacja mailem przeważnie przychodzi, jakie sobie życzą załączniki. Bardzo ważna sprawa. Jeżeli nie doślemy im czegoś w terminie, również odrzucą. Również nie będzie zrealizowany, na przykład nie przejdzie w ogóle o tej oceny formalnej nasz wniosek, no i niestety przez taki mały błąd, można powiedzieć, no niestety nie dostaniemy środków. Koszty. Również bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy o tym, że oceniają te wnioski osoby, które również mają internet, również kupują w sklepach, wiedzą co ile kosztuje, mogą to sprawdzić i oni to muszą wręcz weryfikować. Dlatego te koszty, naprawdę to jest jeden telefon, zadzwonić gdzieś, jak szacujemy sobie koszty, chcemy na przykład, nie wiem, jakiś roll-up zrobić, żeby mieć taki, o jak tutaj na przykład stoi i chcemy go sobie wycenić. Można go to zrobić przez internet, możemy sobie tego wyszukać, takiej informacji, ile będzie kosztował. Możemy zadzwonić, warto taką informację. Bardzo często pod kosztorysem jest jakieś okno, które jest takim właśnie okienkiem, gdzie można dopowiedzieć coś w kwestii kosztorysu. I możemy tam wpisać, że cenę na przykład roll-upu oszacowano na podstawie zapytania do takiej i takiej firmy na przykład. I naprawdę bardzo proszę skrupulatnie liczyć, dokładnie podawać też jednostki. Teraz akurat w tym programie Aktywni Plus czytałam ocenę takiego stowarzyszenia i zarzucono im, że nie mają podanych jednostek w kosztorysie. Bardzo proszę, jeżeli się tylko da, że mamy, nie wiem, 20 uczestników, to dzielmy te koszty. Chcemy kupić bilety na przykład do teatru, to 20 biletów. Nie róbmy pula, nie róbmy, nie wiem, zestaw, komplet. Jak wiemy, że kosztuje 60 zł bilet do teatru, to pomnóżmy to po prostu przez liczbę uczestników i tak wpiszmy. Dlatego, że ta precyzja to wchodzi nam do tej spójności. Mają tyle uczestników, mają takie koszty, wszystko jest pomnożone, wszystko się zgadza, prawda? Krzyżowo można powiedzieć. Bardzo ważna rzecz, kosztorys robimy na takich rozeznanych cenach. Bo tak jak mówię, eksperci to są osoby po prostu, które też mogą takie rzeczy sprawdzić i generalnie środki, jeżeli są zawyżone, jeżeli projekt wygląda dobrze, ale są zawyżone środki według eksperta, to po prostu będą ucięte. Po prostu będą ucięte, no bo tak to się praktykuje. I tak jak mówię, eksperci też mają narzędzia, żeby to sprawdzić po prostu. Jakie są najczęstsze błędy? Wrócę do tego nieopieczętowania albo niepodpisania jakiegoś na przykład załącznika. Zdarzy się naprawdę 10 razy sprawdzić, zanim zakleimy kopertę i wyślemy, chyba że wysyłamy generatorem. Również czasem jest opcja, można zadzwonić
do tej instytucji, która jest operatorem programu i poprosić o odblokowanie. Ja miałam taką sytuację akurat ze strony tej instytucji, ponieważ był stary formularz jeszcze umieszczony w generatorze, ale da się tak zrobić. Jeżeli jeszcze jest termin, to warto spróbować i zadzwonić po prostu, że prosicie Państwo o odblokowanie generatora, bo chcecie jeszcze nanieść poprawki istotne, na przykład z punktu widzenia realizacji zadania. Wszędzie są ludzie, wszędzie pracują ludzie, więc jeżeli się no po prostu przedstawi sprawę, jak ona wygląda, myślę, że po prostu będzie załatwiona. Banalny błąd, ale również może zaważyć na otrzymaniu środków, to jest brak na przykład numeracji załączników albo dublowanie jakichś, nie wiem, cztery mamy załączniki z numerem pierwszym, no nie może tak być. Formalne sprawy są bardzo ważne i tak jak mówię, nawet dać komuś, żeby nam przepatrzył, czy to mamy dobrze poukładane, czy mamy te wszystkie pieczątki na dwie ręce, jak to się mówi, bardzo... Bardzo to pomaga, takie spojrzenie z boku kogoś. Ja zawsze daję komuś na przykład do poczytania ten projekt. Przeczytaj mi to, czy to jest spójne, czy to wiesz, o co mi chodzi z tego po prostu. Czy to widać, o co mi chodzi. Bo jak ktoś inny po prostu nam powie, słuchaj, no ale nie wiem, o co ci tu chodzi. No, tu pisze, że będą wycieczki, a tu, że nie chcecie zwiedzać. No, musi być po prostu spójność, ale tak jak mówię, takie świeże oko, świeże spojrzenie. Kogoś po prostu z boku na pewno nam pomoże i wyłapie błędy przede wszystkim, bo jak my pracujemy drugi tydzień nad tym, to naprawdę już mamy taki trochę mętlik i to na pewno Państwo z doświadczenia też wiecie. Taki jeszcze dosyć częsty błąd, jeżeli Państwo piszecie o czymś takim specjalistycznym, to trzeba niestety, nawet jak się jest ekspertem i świetnie się operuje terminologią, trzeba to przetłumaczyć na polski, dlatego że ekspertem nie musi być osoba, która zna tę terminologię. Nie jest ona po prostu no, wyspecjalizowana w takiej tematyce. I dlatego trzeba po prostu to napisać prosto, jak najprościej, krótko, zwięźle na temat. Z drugiej strony, jak piszemy tak szczegółowo, to drugim takim biegunem tego jest pisanie znowu takie bardzo ogólne. Na przykład ja sobie tutaj zrobiłam takie zdanie przykładowe. Grupa docelowa osiągnie korzyści. No super, tylko co? Konkrety. Jakie korzyści? Ile będzie na przykład wyprodukowanych, nie wiem, nagrań jakichś tam, filmów, audycji, powstanie książka? Konkrety. Tak jak mówię, eksperci czekają na konkrety. Czy ten projekt w ogóle to on ma sens, żeby go dotować? Czy po prostu to no ktoś napisał, żeby było, no zobaczymy, przejdzie to przejdzie. Niespójność wniosku to już mówiłam, pilnujemy tego. Błędy w części finansowej to tak samo, już rozmawialiśmy o tym. Bardzo ważna rzecz, przeliczać kalkulator pod ręką, przeliczać i tak jak mówię, również dać do sprawdzenia na przykład osobie, która się zajmuje finansami w stowarzyszeniu, żeby nam to sprawdziła, bo czasem tak jak mówię, jak siedzimy piątą godzinę nad tym, to naprawdę każdy się może pomylić i to nie jest jakieś nic dziwnego. Każdy się może pomylić, dlatego zanim coś wyślemy, 5 razy sprawdzamy, a najlepiej 10. Bardzo też taki błąd, który jest dosyć często popełniany i on mnie dziwi troszeczkę, no ale zdarza się. Wnioski składane niezgodne z celami w ogóle programu. No na przykład... Projekt Aktywni Plus skierowany jest do seniorów, czyli osoby 60+. I my tam wpisujemy, że grupą docelową będą, nie wiem, osoby między 20 a 30 lat. No absolutnie nie może tak być. Dlatego bardzo zachęcam, zanim w ogóle zaczniemy pisać, mamy już pomysł w głowie, ale zanim zaczniemy pisać, po pierwsze czytamy regulamin, nawet jak on ma 120 stron, bo on jest bardzo ważny, on jest kluczowy. Tam jest zawsze taka tabela, też przeważnie na końcu, która nam pokazuje, jakie komponenty tego wniosku będą brane pod uwagę w ocenie. I na przykład bardzo ważny komponent, właśnie te cele programu, czy one będą spełnione. To są jedne z najwyżej punktowanych komponenty, dlatego, że tak jak mówię, jak my skierujemy działania w ogóle nie do tej grupy docelowej, która jest beneficjentem głównym programu, no to na dzień dobry nam to skreśla ekspert i do kosza wrzuca.
Bardzo ważne czytać regulaminy i przede wszystkim koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane, które grantodawca nam pozwala sfinansować ze swoich środków. Bardzo ważna rzecz, większość regulaminów zawiera takie tabele, które mają dokładnie i szczegółowo napisane, na przykład materiały promocyjne, w tym poligrafia, jakieś powierzchnie wystawiennicze. Bardzo wyszczególnione tam są te pozycje i warto na pewno użyć nawet tych słów, które tam są. Jak mamy, że poligrafia tam wchodzi do tej części promocyjnej, to piszemy koszty poligrafii. Po prostu warto posługiwać się tą terminologią, która jest w tych kosztach kwalifikowanych zawarta, dlatego że to też świadczy o tym, że my tam sięgnęliśmy do tego, że my ten regulamin czytaliśmy i wiemy, o co w nim chodzi, prawda? No i dochodzę teraz do sedna sprawy. Proszę Państwa, promocja projektu. Tutaj już Bartek wspomniał o tym. Grantodawcy, osoby, które te pieniądze rozdzielają, instytucje, bardzo chcą, żeby o tym informować. W regulaminach mamy zawartą taką informację, że brak promocji zadania, brak umieszczenia odpowiednich logotypów, odpowiednich informacji i to przez określony czas w wymaganej formie może skutkować nawet zwrotem części dotacji. Bardzo proszę, i to w programie Aktywni Plus również grantodawca zawarł w regulaminie, proszę sobie do tego dotrzeć. W tym programie wymagane są takie specjalne plakaty, które mają zawierają tytuł projektu, jest tam flaga Polski, jest tam kwota, którą dostaliśmy, kwota całego projektu, bo mamy tam wkład własny również osobowy, niefinansowy i takie wymagania grantodawca przed nami stawia. Warto takie rzeczy powierzyć fachowcowi i ten fachowiec, proszę Państwa, zajmie się tym tak jak należy. Ja na przykład też mam telefon i potrafię sobie świetny filmik zrobić. No cóż to takiego jest? Pan potrafi zrobić filmik? A pan zrobi filmik? Pewnie, nie wszyscy zrobią. Ale że ten filmik się będzie nadawał, jak otworzy ktoś sobie w internecie, zobaczy, o, stowarzyszenie coś robi, jest filmik, a tu mamy tak obraz, gdzieś się nam tu zatrzęsło, gdzieś się nam tu, wypadł nam telefon. Czasem mamy przez przypadek nawet relację jakąś daną czy coś. Naprawdę warto nad tym zapanować przez po prostu zaplanowanie środków na to i żeby się tym zajęli fachowcy. Fachowcy, którzy wiedzą, co jest dzisiaj trendy, czyli znają się na TikToku. Pani wie na przykład na TikToka, jak kręcimy, czy w poziomie, czy w pionie robimy filmik? Nie wie Pani. A to zalecam poszukać, jak to się robi. Dlatego właśnie, nam się może wydawać, że to jest super, to jest świetne. I na przykład, powiedzmy, osoby z naszego stowarzyszenia, które my znamy na co dzień, są w naszej grupie wiekowej, że tak powiem też, no to my tam nadajemy, powiedzmy, na jednych falach, prawda? Ale my, promując nasz projekt, to my nie promujemy go wśród naszych tutaj członków. My się nim chwalimy. My się chwalimy tym, że z programu na przykład Aktywni Plus, z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej otrzymaliśmy środki na działania dla seniorów i nasi seniorzy, nowocześni, idący na fali po prostu, potrafią się i bawić, potrafią robić coś świetnego, są tego fajne efekty i my się tym chwalimy. I tak jak mówię, powierzamy to najlepiej specjalistom, którzy przyjadą, poznają nasz projekt, poczytają, o co chodzi, opracują całą strategię, dobiorą narzędzia do tego. No tak jak mówię, można zrobić to samemu, tylko że pamiętajmy, tam trzeba jeszcze umieścić logotypy na przykład. Umiemy umieścić logotypy na przykład do filmu? Umiemy, dobra, umiemy. Chodzi o to, że po prostu jeżeli to komuś zlecimy i naprawdę poświęcimy niewielkie środki w skali projektu na to, mamy to zrobione tak, jak się należy. Mamy wycieczkę na przykład z seniorami, wyjeżdżamy sobie do planetarium, powiedzmy. Super sprawa, fajnie, no ale świetnie by też było, żeby ministerstwo na przykład widziało, że my to robimy. Mieliśmy to wpisane, taką wycieczkę mieliśmy zaplanowaną, mamy na nią środki,
środki są zwydatkowane, no a cisza, w internecie nie ma. Nie wiadomo, czy oni byli na tej wycieczce, czy oni nie byli na tej wycieczce. Chwalmy się tym, robimy relacje, już nie wiem, jesteśmy gdzieś na jakimś parkingu, zbieramy się, będziemy za chwileczkę wyjeżdżać, robimy relacje. Przyjeżdża nam osoba, której to zleciliśmy, już robi dzisiaj seniorzy z klubu takiego, wyjeżdżają na wycieczkę do planetarium, mamy jeszcze tam zaplanowane jakieś działania i już to idzie informacja w świat z odpowiednimi oznaczeniami. Trzeba oznaczyć właśnie te osoby, gdzie chcemy im pokazać, że to się wszystko dzieje. Tak jak mówię, fachowcy się na tym znają i no ja jestem zdania, że trzeba im to po prostu zlecić i naprawdę jest różnica. Zresztą jak Państwo otwieracie sobie na przykład jakieś, na Facebooku zapewne Państwo tam śledzicie, co się dzieje, co robią różne organizacje, to widzicie, jakie są te posty, prawda? Czy są logotypy na przykład, czy są oznaczenia różnych instytucji. To wszystko naprawdę ma znaczenie, bo tak jak mówię, grantodawca żąda tego od nas. I to jest w regulaminie naprawdę wytłuszczonym drukiem, tam już pod koniec, o obowiązku informacyjnym. Nie da się bez tego realizować projektu, dlatego że no każdy się chce chwalić chyba tym, co robi, prawda? Ale żeby to robić w sposób profesjonalny i taki na topie, taki jak teraz są narzędzia i jakie są środki, no to tak jak mówię, najlepiej po prostu to zlecić fachowcom, którzy się tym zajmą i dobiorą odpowiednie narzędzia i będzie to miało ręce i nogi, jak to się mówi, prawda? Co tu jeszcze takiego Państwu powiedzieć? Mam nadzieję, że Państwo coś sobie tam, widziałam, notowali i coś z tego, co ja tutaj dzisiaj nagadałam, to po prostu gdzieś tam będzie miało odbicie, jak Państwo będą pisali kolejne wnioski. Zachęcam do pisania. Ze swojego doświadczenia powiem tak, że nie mam miesiąca, żebym gdzieś czegoś nie złożyła. Nie mam miesiąca. Jakie jest ryzyko, jak złożę gdzieś wniosek o dofinansowanie? No ryzyko jest takie, że dostanę, prawda? Więc staramy się pisać, staramy się składać te wnioski o dofinansowanie do różnych instytucji, szukamy środków na nasze działania. No niestety tak to wszystko działa, że na wszystko są potrzebne środki, nie ma nic za darmo. No i żeby te środki pozyskać jako organizację, Państwo macie też bardzo wiele drzwi otwartych, bo organizacje pozarządowe mają właśnie we wszystkich programach, no są powiedzmy uprzywilejowane, ja to tak nazywam, dlatego, że na przykład instytucje działają, bo są do tego powołane, bo muszą. Natomiast organizacje pozarządowe działają, bo chcą. I to jest, proszę Państwa, sedno sprawy. Wy to robicie, bo chcecie. Nie musicie, wy to robicie, bo chcecie. No i ja chyba Państwu podziękuję za to, że Państwu się chce po prostu. No i zachęcam do składania tych wniosków. I życzę sukcesów i powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.